kochani. Pozdrawiam Was z Kazimierza. Jesteśmy na festiwalu w Kazimierzu, na którym też zespół Wonky Land będzie grał i Wiktor. Mam piękny widok z okna, patrzcie. W ogóle fajny pensjonat. Pokażę Wam już teraz pokój, bo będziemy mieć 3 noce i każdy w innym hotelu, ale przynajmniej będziecie może wiedzieć, gdzie warto pójść, gdzie warto zabukować. Ten się nazywa pensjonat na piętrze. Jest przy samych bulwarach. Bardzo czysty pokoik, naprawdę bardzo czysty, patrzcie, jak ładnie. Czyściutko, łazienka też super, jest klima, w ogóle mały pokój, ale no jak na ten budżet, to superowy. I to w centrum, słuchajcie, za 5 minut jesteśmy w rynku samym. A okolica cudna i tu wały Wisły, będzie widać, to z zewnątrz filmuję. No, patrzcie, jak tu ładnie w ogóle jest. W ogóle to jest kawiarnia i tutaj też dobre lody sprzedają, patrzcie. W tym samym budynku. Jest. A tutaj jesteśmy po stronie miasta. I tam jest nasze auto. O. Jest. Biała dama. Autko czeka. Zobaczysz, jak stąd jest. Chodźmy tędy i potem wejdziemy sobie na wały najwyżej dalej. A nie lepiej stąd zobaczyć, jak jest? O, tak to się nazywa, widzicie? Ambrozja. Ambrożyn. No to możemy iść stamtąd, jak wolisz. Nakręć, jak jest ładny. Jesteśmy w Meksyku. Popocatépetl. Wchodzimy na tą piramidę. Wchodzimy. Nie ma końca, te schody nie mają końca. O nie, jednak mają koniec. Tu już byliśmy niedawno z Wami. Barka pirata. Ale ładnie. Proszę Państwa, oto wąs. Nie rymuj. Jest. Proszę, oto sarmata. Wpasował się w otoczenie. Sarmata bez S. Wiesz, co to jest? Jest. Moje drugie imię. Jest kontrast. Gdzie? Tu już bez dźwięku Wam pokazuję, ponieważ muzyka była w tle. Moja stylizacja na pierwszy dzień. Powiedzmy to w ten sposób. Mam pod spodem część kostiumu kąpielowego, a było bardzo, bardzo gorąco i parno. Tutaj jesteśmy w takiej restauracji Hamsa, gdzie jedliśmy taką małą przystawkę, bo było dużo pracy, a mało czasu na jedzenie. To jest w samym centrum Kazimierza. Bardzo przyjemne miejsce. A tutaj już się robił taki wieczorek. Zobaczcie, jak fajnie to tam bardzo nastrojowo zrobione jest. Cześć kochani, tu Eko Kreatywna. Jestem w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Kazimiernication. Kto jest, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczególnie zapraszam Was na koncert Wonky Land, który będzie w piątek. Buziaki. Ach, jak tu jest wspaniale. Ale muza, ale dobra muzyka leci. To jest to. Silent Disco to jest to. My ci kibicujemy, a zespół znamy. Co ci się dzieje? Ale sielana. Patrzcie. Kawusia nad Wisłą. Śniadanie w parku. Jesteśmy w takiej restauracji. Polecamy. Tu jest autorska kuchnia regionalna. Bardzo ciekawe wyglądają potrawy w tej restauracji na wałach wiślanych. A tam mieliśmy ten hotel, nad tą kawiarnią. Dzisiaj się przenosimy do Villa Bohema.
ale cudna pogoda. Pozdrowionka z nad Wisły. Pokażę wam dużo rzeczy z Kazimierza, z festiwalu. Będzie bardzo kolorowo. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Na razie pozdrawiamy i kawę wypijamy. Bardzo mi ładne pani dzisiaj zrobiła włosy. Takie siwe trochę, takie fajne, podobają mi się. No, a z wąsami trochę już inaczej jest. Powiedzcie mi, co to jest. Nasz drugi hotel. Villa Bohema. Patrzcie, co tu jest. Jesteśmy na wyspie, na którą przepłynęliśmy łodzią, taką małą, motorową. Jak tu jest pięknie, niesamowicie. Nigdy tu nie byłam, to jest Łódź, a to jest ta wyspa na Wiśle. Oczywiście ktoś już musiał oznaczyć teren. Jakiś, nie powiem, troglodyta. Patrzcie, jakaś taka mierzeja, może jak wyspa. Jak Wisła jest wysoko, to tu wlewa się woda. Niesamowicie. Normalnie takie wydmy jak jakaś pustynia. Kazimierz. Pogoda piękna dalej. Szok. Szok. Tutaj dla was przebitki widokowe właśnie z Wisły, z tej wyspy, z Kazimierza. Wszystkiego nie jestem oczywiście w stanie pokazać, bo nawet nie starczyłoby czasu na nagranie wszystkich rzeczy. Ale tu naprawdę, naprawdę pięknie było i zobaczycie potem przebitki, właściwie takie urywki z całego festiwalu, bo nie jestem też w stanie nagrać wszystkiego. Będzie koncert, będą zdjęcia z koncertu, także lecimy. Słuchajcie, wieczór, południe bardziej późne, idziemy na pierwsze koncerty, pierwszy dzień festiwalu. Dzisiaj będzie się też działo. Taki kampus, można sobie tu rozbić namiocik, jak się jest na festiwalu. Fajne kamperki. Patrzcie, jakie piękne drzewa. Dąb taki ogromny. A tam jest spichlerz XVI-wieczny. Weź na hola, weź na hola.
cześć. Słuchajcie, jesteśmy w hotelu Król Kazimierz. Patrzcie, jakie tu są cuda. Statki wewnątrz. Łodzie pod sufitem. Takie mamy na jedną noc zakwaterowanie boskie. Oczywiście basen i tak dalej, ale w każdym razie, patrzcie, mega. Pokazuję wam tutaj teraz tak na szybko stylówkę moją koncertową, czyli po prostu na ten drugi dzień na koncert Wonky One, który był bardzo późno w nocy. No, taki komplet lat 70., który już widzieliście na pewno. Tutaj chciałam wam pokazać szczegóły makijażu, nie wiem czy się udało. Na wierzchu miałam taki ten krótki sweterek włoski z cekinami, a tu pokazuję trochę bardziej w poziomie, żeby może było więcej widać też tam okolicy, czyli właśnie tego pięknego hotelu. No, chciałam tak pokazać w całości długość tych spodni, też stroju i tak dalej z butami. Nie wiem, czy to się do końca udało, no ale tak to wyglądało w każdym razie. Teraz będziemy już przechodzić pomału do koncertów. Słuchajcie, ostatnie rzeczy, czyli zdjęcia z koncertu. Za chwilę zobaczycie też nagrywki części piosenek. No naprawdę wizualnie i mimo chwilowej awarii świateł na scenie było pięknie. No i w ogóle koncert moim zdaniem był naprawdę rewelacyjny. Chłopaki grali ostatni prawie o 12:00. Skończyliśmy koło 1:00, to znaczy oni skończyli, ale skończyliśmy jako publiczność razem z nimi ten koncert również. Zapraszam na fragmenty koncertu, a już się z wami żegnam do następnego filmiku. Pa! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.